Witamy państwa bardzo serdecznie w telewizji TV Media. Przasnyz. Dzisiaj najbardziej pożądany gość podczas całej naszej dyskusji maratonów na temat inwestycji miasta i powiatu. No, brakuje pana starosty, on też jest niezwykle pożądanym gościem, natomiast udało się zaprosić pana burmistrza. Witam bardzo serdecznie. Waldemar Truchimik będzie dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, witam pana, panie Łukaszu, witam internautów? Mhm. Dzisiaj temat niezwykle gorący. Temat basenu całego kompleksu sportowego, który mam nadzieję, że będzie albo jak większość <coughs> mieszkańców mam nadzieję, że ma nadzieję, że, że powstanie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. Inną nadzieję ma starostwo. Oni mają zupełnie inny pomysł na to wszystko co się w Przasnyszu ma zadzieć przez kolejne lata. Myślę, że o tym będziemy, będziemy rozmawiali i to, i to bardzo obszernie. Natomiast, yy, drodzy mieszkańcy, drodzy telewidzowie, Was serdecznie zapraszam do tego, żeby wykorzystać to, że jest burmistrz razem z nami. Można zadawać pytania na e, naszej antenie w komentarzach. Mam nadzieję, że te najciekawsze, najbardziej merytoryczne podczas naszej rozmowy padną. Panie Łukaszu, yy, nie wiem, dlaczego mamy nadzieję powstanie kompleks sportowy. Natomiast, jeżeli Pan pozwoli, to zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszego naszego spotkania, to ja y, muszę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Do Pana. Panie Łukaszu, wczoraj w czasie y, czy przed wywiadem z Panem Radnym Arkadiuszem Chmielikiem poinformował Pan, y, że Burmistrz Przasnysza nie może dojść do porozumienia z Rzecznikiem Prasowym Starostwa co do y, czasu spotkania. Tak było. Ktoś za? ktoś przeciw, ktoś wcześniej, ktoś później. Jak się okazuje, sam pan widzi, jestem dzisiaj i nie patrzy, kiedy będzie rzecznik prasowy. Chciałem wyjaśnić państwu przede wszystkim, że burmistrz Przasnysza nie prowadził żadnych uzgodnień z rzecznikiem prasowym starostwa. Z kilku względów. Z tego względu, że rzecznik starostwa nie jest partnerem do rozmowy dla burmistrza Przasnysza, nie może być partnerem do, do jakichkolwiek rozmów. I proszę bardzo, ja mogę rozmawiać ze starostą Zenonem Szczepankowskim. I uważam, że Zenon Szczepankowski tu powinien siedzieć razem ze mną i rozmawiać o temacie bardzo istotnym dla wszystkich mieszkańców Przasnysza, ale również dla mieszkańców powiatu przasnyskiego. I panie Łukaszu, jeżeli pan Zenon Szczepankowski nie chce tu siedzieć, to tak uważam, pana z problem, pana telewizja, nie powinno być tu nikogo ze, sta ze starostwa, tylko i wyłącznie Zenon Szczepankowski lub radni powiatowi. A jacy, którzy, to może później wyjdzie, chociaż dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Mam nadzieję o starostwie, bo bohaterem dzisiejszego naszego spotkania jest, co, panie Łukaszu, Basen. kompleks sportowy, który ma powstać przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. Dobrze, no po to się spotkaliśmy. Tak. Taki jest główny cel naszej rozmowy. Eee, jutro jest ważny dzień, tak? Bo jutro na sesji Rady Miasta będzie przedstawiał pan radnym, ale nie tylko radnym, bo przecież przyjdą też mieszkańcy na to spotkanie. Wizualizację obiektu, który przygotowuje, przygotowuje, który zaproponuje miasto. Nie jest to pewne. Znaczy, no, jeśli, jeśli starostwo nie, nie, nie wycofa się ze swoich eee, założeń, to być może ten cały plan. Z, Pójdzie na razie w odstawkę. E, natomiast na razie zostawmy, nie, 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 nie bądźmy z, złej myśli. E, jak to będzie jutro wyglądało? Czy pan może zdradzić jakieś kulisy tej wizualizacji zaprosić na jakąś konkretną godzinę mieszkańców? Czego tak. jutro dowiedzą się być może na radni. Dlatego to dzisiaj jestem. Yy, szanowni Państwo, My tak naprawdę nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, nie od tygodnia, a od 2015 roku przygotowujemy się do realizacji tego przedsięwzięcia, które dzisiaj mamy zrobić, do tej inwestycji. W 2015 roku tak się złożyło. Rada Powiatu Przasnyskiego powiedziała burmistrzowi, władzom samorządowym miasta: Proszę bardzo, my nie chcemy robić Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych, bo Wykluczamy, eliminujemy, wypisujemy, zdejmujemy go z budżetu powiatu. I wy, drogie władze samorządowe Przasnysza, macie to zrobić. Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła taką uchwałę. Dokładnie tak napisali. Liderem Mazowieckiego Centrum Sportu, źle, liderem aquaparku i lodowiska będzie miasto Przasnysz. Proszę bardzo, macie, chcecie, róbcie więcej Napisali również tam, gdzie, to, gdzie ta inwestycja ma się znaleźć. Wskazali stadion. Więcej. Powiedzieli, że budowa basenów to zadanie miast. Nie powiatów. W związku z powyższym, wystarczy. W związku z powyższym od 2015 roku. Zaczęliśmy myśleć, nie tylko burmistrz Przasnysza, proszę mi wierzyć. Zaczęli myśleć również radni. Myśmy rozmawiali, dyskutowali, jak pobudować basen w, w Przasnyszu, bo o tym rozmawialiśmy o basenie. W międzyczasie otoczyłem wiele rozmów byłem w Ministerstwie Sportu, byłem w wielu instytucjach, szukając możliwości rozwiązania. Wszędzie słyszałem: basen w Przasnyszu jako obiekt. Ma małe szanse powodzenia, z tego względu, że w Powiecie mamy już jeden basen. Dwa akwaparki są chyba tylko w trzech powiatach w Polsce. Nie ma żadnych szans ani pozyskać środków finansowych, ani wybudować y, tego, y, przeprowadzić tą inwestycję, bo przecież ze swoich środków nie zrobimy. Nie ma takiej fizycznej możliwości. I co się stało? Spotkałem przypadkowo w Warszawie na takiej konferencji członków zarządu Polskiego Związku Pływackiego. Mhm. Tak zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że jeden z nich to kiedyś tam gdzieś się jeszcze dawne czasy mieliśmy okazję spotkać i on mi podpowiedział: Nie możesz pobudować akwaparku, pobuduj basen sportowy. Mieszkańcy będą mieli do niego taki sam dostęp, jak do akwaparku zaczęliśmy myśleć, przedstawiłem ten problem gdzieś tak początkiem 2016 roku radnym i wymyśliliśmy, skrócę, to nie będę Państwa zanurzał, bo to nie o to chodzi. I wymyśliliśmy, wymyśliliśmy kompleks sportowy. Basen, który będzie wielkości 25 metrów długości, 21 metrów szerokości. Z podnoszonym dnem na czterech torach a cztery tory nie. Podnoszone dne, dno od dwóch metrów, bo basen będzie na y, pełnej powierzchni miał głębokość dwóch metrów, dwa metry do zera na czterech y, torach. O tym jutro będę mówił. I co wymyśliliśmy jeszcze? Basen, y, sam basen też budzi wątpliwości, szczególnie w Ministerstwie Sportu, bo słowo basen my tego inaczej nie możemy nazwać musi to być słowo basen. Dalej. Kojarzy nam się z dwoma basenami w powiecie. Co się okazuje, no, trzeba projekt czymś wzbogacić. Co wymyśliliśmy? Lodowisko. Niekryte kryte lodowisko, niepełnowymiarowe lodowisko, ale lodowisko przystające do potrzeb naszego społeczeństwa. Czyli małe lodowisko, połowę wymiaru normalnego. Pełnowymiarowego wojska. Dzisiaj już wiem, że lodowisko będzie miało. Lodowisko będzie miało yy, wymiary 20 na 27 metrów. Ale to nie będzie całoroczne, tak? To też trzeba yy, powiedzieć. Sezonowe. sezonowe. Panie Łukaszu. Czy w przasnyszu jest potrzebne lodowisko całoroczne? Nie mi to oceniać, mieszkańcom. No nie No, Ale mieszkańcy, ja naprawdę rozmawiam z mieszkańcami. Mhm. Naprawdę rozmawiam. Napatrzę na inne yy, miejscowości, gdzie są lodowiska. No, niech, proszę państwa, może ja się, ale nie mylę się, na pewno. Kto w lipcu pójdzie na lodowisko? Ile osób z 17 tysięcznego naszego miasta? 20 na tydzień? Przekonajcie mnie, że jest inaczej. Ustaliliśmy, w każdym bądź razie, ustaliliśmy, że będzie to małe lodowisko. Starczy dla naszego społeczeństwa, wystarczy takie lodowisko. Wierzcie mi, proszę. I co jeszcze? Basen, lodowisko i będzie coś, co zastąpi nam. Aquapark. Będzie wodny plac zabaw. Internauci jak błądzą po internecie szybko znajdą wodny plac zabaw. Są zewnętrzne, są wewnętrzne. Czyli to bardziej dla I jutro w czasie prezentacji zobaczycie jakie ewentualnie zabawki mogą być tam wstawione. Ja nie będę dzisiaj mówił o szczegółach, bo to yy, za długo by ten program trwała. Sam pan mówił, panie burmistrzu, dzisiaj ograniczamy po obu, bo Liga Mistrzów. No kurczę, Liga Mistrzów nie obejrze meczów. Myślę że, nasi... Myślę, że nie ostatnie spotkanie, panie Łukasz. Ja zapraszam zawsze bardzo serdecznie. To może może się dogadamy z tym rzecznikiem, ale przepraszam, już nie będę wracał. Wracamy do sedna. 15-16 rok. Budujemy koncepcję, co chcemy zrobić, tak? Mhm. Mamy ją. Mamy koncepcję, rozmawiamy. Proszę Państwa, rozmawiałem również z mieszkańcami, no tych, których spotkałem. Uważałem za niekonieczne konsultowanie, podjęcia tej decyzji, ponieważ jeżeli ktoś mi powie, że środowisko Przasnysza nie chce basenu, no to będę się śmiał w głos. No, może... A jak ja do tego mhm. dokładam lodowisko, jak ja do tego dokładam wodny plac zabaw, no to jest kompleks, który, no, nie wierzę, żeby 90% mieszkańców Przasnysza nie cieszył bo dziesięć może zawsze powiedzieć yy, żłobek potrzebniejszy. Będzie i żłobek, o tym też będziemy kiedyś mówić, od przyszłego roku może. Proszę Państwa, i doszło do sytuacji, kiedy, kiedy my mamy już wszystko przygotowane, koncepcję, co chcemy robić, dogadane mniej więcej, jakie koszty są podobnych basenów budowy yy, w Polsce, i to jest koszt jasny i czytelny. Nie pobudowano basenu yy, inaczej, jak około 20 milionów złotych. Co robimy? Naszego budżetu zadłużonego według niektórych, wyprzedzę tu pytanie, bo być może, że pan Łukasz chciał mi takie pytanie zadać, zadłużonego budżetu miasta Przasnysza nie stać na 20 milionów. O no, finansowaniu zaraz będziemy rozmawiać. Będziemy? No dobrze, proszę 20 skońować. milionów, dobrze, dobrze, to później dojdziemy do, do zadłużenia też. Oczywiście, ja żartuję z tym zadłużeniem. Jak pan Łukasz zada pytanie, to powiem zaraz i o zadłużeniu. Wracamy do basenu. I co się dzieje? Mamy wszystko gotowe. Koncepcje, zaczynamy myśleć, gdzie można pozyskać środki finansowe. Pierwszy, regionalny program operacyjny. Od początku, jak zostało został ogłoszony na początku 2016 roku, od razu było widać, że żadne kompleksy sportowe nie mają możliwości pozyskania, do finansowania z regionalnego programu operacyjnego. I dzisiaj pisanie czy mówienie o tym, że burmistrz nie wykorzystał sytuacji na pozyskanie środków z, regionalnego, z Unii Europejskiej, żeby było bardziej czytelne do budowy tego kompleksu. To ja tłumaczę, że nikt w Polsce tego nie zrobił, bo nie było takich możliwości. Więc proszę mi tego nie zarzucać. Ja w 2016 roku wiedziałem, że kompleks, o którym mówimy, nie ma możliwości pozyskania środków z Unii. To robimy? Szukamy krajowych. I jeżeli ktoś obserwuje dzisiaj, co się dzieje w Polsce, to ja nawet nie muszę Państwu tutaj mówić tylko zobaczy, gdzie są nasze źródła finansowania. Zapraszam na strony Ministerstwa Rozwoju, na strony Ministerstwa Sportu. Chociażby na, stro na strony pfron -u. jak ktoś nie wie, to jest Polski Fundusz no tak, oczywiście. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to są nasze źródła dofinansowania. Dzisiaj one są nieczytelne dla niektórych, ale dla mnie, dla radnych miejskich są one bardzo czytelne. To są źródła, z których miasto może pozyskać środki finansowe. Wracamy do basenu czy kompleksu. Jesteśmy w trakcie, wiemy mniej więcej skąd pozyskać środki, wiemy, że sobie poradzimy, bo przecież ja, Rada Miejska, władze samorządowe, pracownicy urzędu przez 11 lat chyba udowodnili mieszkańcom Przasnysza, że potrafimy sięgać po środki zewnętrzne, potrafimy je zasadnie wykorzystywać. W związku z powyższym składamy ofertę, ogłaszamy przetarg na dokumentację kompleksu sportowego. I w chwili obecnej po ogłoszeniu przetargu rozstrzygnięciu wybraliśmy firmę, która przygotowuje nam dokumentację projektową. No i dobrze, i tutaj na razie stop, bo coś Której się pojawi... efektem jest jutrzejsza wizualizacja. Okej, okay. w listopadzie, z tego co rozmawialiśmy wczoraj z Arkiem Chmielikiem, będziemy mieli już jasny kosztorys, tak? Trochę się muszę wcielić mimo wszystko w rolę tych negatywnie nastawionych mieszkańców do tego pomysłu. Być może to jest trochę za późno, być może trochę wcześniej trzeba było wyjść, powiedzieć naszym mieszkańcom: słuchajcie. Będzie to kosztowało 20 milionów złotych. Te kwoty padają od niedawna tak. Będziemy mieli tyle z tego, tyle z tego i zacząć operować kwotami. Na razie mówi Pan, e, oczywiście cały czas się wcielam w rolę tych, tych na razie nieprzekonanych do Pana pomysłu, mhm. e, że miasto radzi sobie dobrze z różnymi inwestycjami. E, jest PFRON, jest Polski Związek Pływacki, ale to mimo wszystko jest 20 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota, którą trzeba uzbierać. A później trzeba ten basen utrzymać, bo to też są potężne środki. I tak jak wczoraj, tutaj akurat mogę powiedzieć otwarcie, że z Arkiem się zgadzam, że basen jest dobrem publicznym i do niego można dokładać. Natomiast to też nie mogą być jakieś horrendalne kwoty. To musi być wszystko policzone na złotówkach. Faktem jest, że 20 milionów na początku troszeczkę i mnie przeraziło, ale, panie Łukaszu, ja już mówiłem. Zanim ogłosiliśmy y, przetarg na wykonanie dokumentacji, uh -huh. rozejrzeliśmy się po krajowych źródłach dofinansowania, z których możemy skorzystać. Proszę państwa, y, no dzisiaj ja nie mogę powiedzieć na 100%, mamy środki zewnętrzne, które zaspokoją nam potrzeby budowy kompleksu sportowego. Nie, ale Mówiąc o tych środkach, ja muszę poczekać na kosztorys. Bo bez tego nikt z poważnych ludzi w instytucjach, które już wymieniłem, które wymienił yy, pan Łukasz, nie będzie z nami rozmawiał. Więc ja dzisiaj nie mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że yy, mamy to w 100%. Powiem, że mamy olbrzymią szansę, olbrzymią szansę pozyskać te środki ze źródeł zewnętrznych. Patrząc na to, co te instytucje, o których mówiłem, ogłaszają, kto może dostać jakie dofinansowanie, w jakim zakresie. To wszystko dzisiaj można rozczytać w internecie, mhm. we wszystkich instytucjach. I my już mamy podpasowane, z którego instrumentu, w jakim zakresie złożymy wniosek, czego będziemy się domagali. Z PFRON-u mamy rozwiązania podnoszone, dno. Niepełnosprawne. Na przykład, to daję tylko ten jeden przykład. Nie dostanę, wspomniany przez pana starosta na ostatnim spotkaniu z radnymi, bo przyszedł, był tam, miały, były komisje nasze, to radny Chmielik chyba wczoraj też mówił, powiedział, że Pefron nie daje na budowę obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Proszę państwa. Yy, może i nie daje. Tylko nie wiem, dlaczego pan Zenon Szczepankowski tak mówi. Jak miasto Przasnysz dostało dofinansowanie z Pephronu na budowę chociażby hali sportowej przy yy, gimnazjum. To nie była rozbudowa, to nie była likwidacja barier, tak jak mówi pan Zenon Szczepankowski. To była budowa nowego obiektu sportowego. Proszę sprawdzić, na co myśmy dostali dofinansowanie. Y, st, y, jaki był tytuł tego przedsięwzięcia, na które dostawiliśmy? Budowa hali sportowej, sali gimnastycznej przy y, gimnazjum. Nie rozbudowa, nie likwidacja barier. I dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, prawie 2 miliony złotych, i dostaliśmy z Pefronu ponad milion trzysta. Proszę sobie zostawić. Mhm. Głośno będę teraz y, myślał, bo całkiem na rozsądnie... coś nie odpowiedziałem. To jeszcze wrócimy do tego, bo dosyć rozsądnie brzmi ten pomysł z Polskim Związkiem Pływackim i całym pomysłem, jak to wszystko skomponować. Natomiast, czy niedobrym pomysłem, jeśli rzeczywiście tam gdzieś jesteście dogadani, byłoby zaproszenie ich na na przykład sesję Rady Miasta. Nie wiem, czy to jest na razie wykonalne, i, i na podpisanie pewnego porozumienia na zaś, że rzeczywiście w przesnyszu taki kompleks, jeśli powstanie, to. Ci pływacy, nasz, nasza kadra e, będzie w przestępszym częstym gościem. Dobrze, przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć. Proszę Szanowni bardzo. Państwo, e, jak to nazywają ci, co chcą ode mnie? E, ja to mówię montaż finansowy, kosztorys, przedsięwzięcia, e, dochodzenie do sukcesu z dofinansowaniem. Tak? Mhm. E, ja nie znam samorządu, który miałby to rozpracowane przed tym zanim e, zacznie robić dokumentację. No znam jeden samorząd, który dostał dofinansowanie i dopiero robi dokumentację, ale nie będę o tym mówił dzisiaj, bo to przyszedłem z nastawieniem no, bez tego. Nie ma problemu żadnego, oczywiście. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy mówili fizycznie o pozyskanych środkach, dopóki nie wiemy o czym rozmawiamy do końca. Mhm. Bo wiemy, kompleks sportowy, mniej więcej jaka wartość, jak będziemy mieli kosztorys, jak będziemy mieli pozwolenie... Ostateczne pozwolenie na budowę, wtedy możemy zacząć mówić o tym, że aplikujemy ośrodki zewnętrzne. To jest ten moment. Dlatego po co ja mam denerwować siebie, radnych, państwa przed kamerami? Dzisiaj Dobrze. powiem, proszę państwa, mam tak zestawiony montaż finansowy, że nikt już przede mną nie drgnie. To jest blef z mojej strony, byłby blef. Natomiast blefem nie jest to, co robimy. Bo my dzisiaj, jutro przedstawię państwu wizualizację koncepcję, jak to będzie wyglądało i jutro przedstawię coś, co Pan przed chwilą powiedział od Związku Pływackiego. Nie będę dzisiaj mówił, bo dowiecie się Państwo jutro transmisja na żywo. Pan radny Chmielik zaprosił, on radny może. Ja Państwa zapraszam do sali konferencyjnej, gdzie odbędzie się Rada Miasta, bo to mogę. Mam nadzieję, że przyjdziecie i będziecie prowadzili Będzimy. transmisję Oczywiste. na żywo. Jutro internauci dowiedzą się, co my mamy, jakie dokumenty popierające naszą inicjatywę. Ja to jutro przedstawię. Mam już gotową prezentację, będzie na to, na, na to czas i miejsce, bo radni się o tym dowiedzą. Także powtarzam, nie ma możliwości, żeby przedstawić mieszkańcom montaż finansowy, inżynierię finansową, jak mówią niektórzy, do czasu, kiedy nie będziemy mieli. Pełnej dokumentacji do wykonania przedsięwzięcia. Dobrze, to tutaj mówimy o budowie, tak? Ja cały czas będę drążył temat tego finansowania, bo to jest jednak chyba klucz dla tych wszystkich negatywnie nastawionych do tego pomysłu pieniądze. Nic tak nie dzieje, mieszkańców i, i ludzie jak pieniądze. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam jesteśmy w stanie już policzyć, jeśli ten budynek powstanie, ten cały kompleks, mhm. jak on może na siebie zarabiać, albo ile mniej więcej każdy no. mieszkaniec może do niego. Dokładać, no bo są pomysły ze szkołami, tylko że no też uczeń nie może za to płacić, rodzic też nie może płacić, bo to jest pewna rola samorządu, tak? Polski Związek Pływacki jak najbardziej. E, rekreacja, turystyka, tylko nie, czy nie, my nie, możemy nie, nie, nie. w nie tym nie momencie, okazać. ale skończę tylko, czy mhm. my możemy w tym momencie rywalizować na przykład z basenem w Ciechanowie, który ma zjeżdżalnię i tak dalej, jeśli u nas to będzie basen no, dużo mniejszy, tak? Ja nie mówię, ja wcielam się, tak jak, tak jak powtarzam, w rolę tych najbardziej zagorzałych krytyków. No, bo według mnie gdzieś już tutaj możemy to policzyć. Czy możemy Ale na tym zadawać? E, panie Łukaszu, y, dlaczego pan się wciela w rolę krytyków? Taka rola redaktora. Musimy no, mieć dlaczego? Dwie A na przykład może mnie pan pochwalić za pomysł. No, Ach. no proszę bardzo, no niech mnie pan pochwali. Dobra, rola krytyka, rola redaktora. Proszę pana, y, powiedział pan, że nasz basen będzie mniejszy jak w Ciechanowie jest inna funkcja. No, nie, nie, nie Ciechanów, korzele. Proszę Pana, w Polsce jest około 270 basenów. Mhm. Nie ma basenu, są trzy, które na siebie zarabiają. Gdzieś tam, dokładnie nie wiem. Reszta, wszystko trzeba dokładać, tylko ile dołożyć. O właśnie, to jest kruch. ile dołożyć. To jest kruch. Szanowni Państwo, nie ma fizycznej Chociaż niekoniecznie. Dlaczego? Nie bądźmy pesymistami. Bądźmy optymistami. Ja nie wiem, czy basen w Przasnyszu, kompleks sportowy nie zapracuje na to, żeby się utrzymać. Małe prawdopodobieństwo. Jestem poważnym człowiekiem już. Małe prawdopodobieństwo. Ale proszę państwa, normalne baseny funkcjonujące w Polsce... Mają dofinansowanie z samorządów, które je utrzymują w granicach 40 do 60% kosztów ich utrzymania? Czyli 100 tysięcy wydajemy miesięcznie na koszt utrzymania okay. basenu. Normalny basen powinien zarobić na te 100 tysięcy 40 lub 60 tysięcy miesięcznie. Uh -huh. I proszę Państwa, jak, jak zarabiają akłaparki? na siłę. Uczniowie, szkoły, dzieci, Wszystkie młodzież, tak dokładnie. Natomiast proszę zauważyć, jakie funkcje będzie spełniał kompleks sportowy w Przasnyszu. Proszę mi wierzyć, to jest Yy, przemnożone, przedzielone teoretycznie w listopadzie 27 plus minus tydzień daje poślizgu, bo być może firma mhm. do 27 nie skończy tydzień, dwa poślizgu, bo był no, okres wakacyjny. Wiadomo, że to ten, proszę Państwa, 27-28 my będziemy mieli policzone. Ja dzisiaj mogę powiedzieć z odpowiedzialnością nie do końca pełną utrzymanie kompleksu sportowego tego, co chcemy yy, pobudować w Przasnyszu, będzie w granicach około 60 tysięcy złotych miesięcznie. I proszę państwa teraz tak: jeżeli mamy przygotowany basen do yy, wykorzystania przez osoby niepełnosprawne, proszę sobie poczytać w internecie ile dzisiaj to, oferują, czyli środowisko osób niepełnosprawnych za Yy, korzystanie z basenu normalnego. A tutaj co się dzieje, proszę Państwa. Basen jest zielony, podnosimy niepełnosprawny, który przychodzi o kulach, który podjeżdża na wózku, podnosimy mu dno do poziomu zero. Wchodzi, zostawia wózek i pływa. Proszę państwa, ja yy, z góry zakładam i jestem przekonany o prawdziwości moich słów, że yy, ten basen będzie wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne. Proszę Państwa, Związek Pływacki. No, rozmawiałem, byłem, rozmawiałem z prezesem, z zarządem. Basen będzie wykorzystywany również przez reprezentację dzieci, juniorów, młodzików, może seniorów, jeżeli chodzi o dwie, dwie dyscypliny pływackie. Piłka wodna. I pływanie synchroniczne. synchroniczne. Jutro przedstawię dokument potwierdzający moje słowa. Nieodpłatnie? Nie, odpłatnie. Nie, no to jest oczywiste. Tylko to pan... jest oczywiste. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 40-60% basen musi na siebie zarobić. Nasz kompleks sportowy zarobi. Tylko czy miasto przemysłowe jest przygotowane też infrastrukturalnie do tego typu inwestycji? Mam tu na myśli restauracje, hotele. No nie, i tutaj. Osobne sektor na prywatny, prywatny. sektor nie, prywatny. Mówmy o tym dzisiaj, bo. bo no to też się ważne. Co mam powiedzieć, że toczę rozmowy, żeby przedsiębiorcy nasi, którzy są przygotowani do tego, zbudowali hotel? Też robię. Ale proszę pana, gdybyśmy zajrzeli do historii, mhm. to taki hotel miał być w zespole szkół zawodowych. No co będę dalej mówił? No tutaj Proszę rola, Pana, jeżeli będzie, będzie możliwość, to ten hotel tam powinien powstać. Może nie taki typowy hotel, ale hotel dla, dla reprezentacji, dla tych niepełnosprawnych, co przyjadą. Ciężko wyobrazić sobie taki basen bez hotelów w mieście. Yy, ciężko. Także tutaj Ciężko, robię samorządu, żeby być. Ale, tu proszę bardzo, inicjatywa przedsiębiorcy posiadający odpowiednie działki. Wiemy w czasu, gdzie ten. Ja wiem, gdzie mogą powstać. Ja rozmawiam z ludźmi. Są zainteresowani. Mhm. Ale Jest... to już poza miastem, miasto nie może. Natomiast do takiego y, kompleksu, y, proszę Państwa, był tu kiedyś y, członkowie zarządu Polskiego Związku Pływackiego. No oczywiście poszliśmy z, y, do Ośrodka Sportu i Rekreacji, stanęliśmy. Stanęli oni, popatrzyli i mówią tak, obiekt, boisko, boisko, korty, siatkówka yy, plażowa i tu ma być ten basen? Ja mówię tu. Wyrazili się po młodzieżowemu. Byli zachwyceni obiektem. W związku z powyższym spokojnie, pomalutku zrobimy wszystko w swoim czasie. Jak, jak są tutaj, tak jak pan wspomniał, gdzieś możliwości, żeby pana chwalić, no to za stadion oczywiście, za oświetlenie, świetna sprawa i tutaj duże gratulacje, nie tylko dla pana, ale dla całej Rady Miejskiej, bo kompleks, wszystkim. kompleks ten piłkarski w tym momencie w wygląda imponująco i to mówią i to mówią też goście, także tutaj, tak jak mówię, gdzie trzeba pochwalić, oczywiście chwalę, bo, bo za to duże słowa uznania, natomiast... Piłkę nożną w przesnyżu mamy rozwiniętą, ale ciężko sobie przypomnieć, e, czy my mamy jakieś tradycje w ogóle pływackie w naszym mieście. E, i, czy, I to jest pytanie, które zmierza w tym momencie: czy jeśli powstanie taki basen i będzie zaplecze do tego, żeby naszych młodych e, uczniów szkół podstawowych szkolić, to czy pojawią się, albo już ma Pan jakieś pomysły, no to na przykład stypendia, ściągnięcie trenerów, na to, żeby przesnyż, tak jak pobliski Ciechanów, który już ma sukcesy pływackie i są tam reprezentanci polscy, polski. Żeby gdzieś tam pan zaczął to, tą drogę, bo wiadomo, że to będzie trwało latami, ale za przykład za 10 czy 12 lat <noise> e, będziemy na Mistrzostwach Polski w Pływaniu mieli, mieli Przasnysza. Proszę pytanie. W pływaniu może nie, chociaż nie wiem. Proszę pana, yy, drodzy państwo, w najbliższym czasie, szybko, liczę, że w październiku, mhm. złożymy wniosek o dofinansowanie powołania w Przasnyszu Sekcji pływackich, sekcji piłki wodnej i pływania synchronicznego, bo o tym mówimy. Zapewniam Państwa, że dostaniemy na to dofinansowanie. I tu już wiem, bo są na to pieniądze. Będziemy na razie wykorzystywali baseny do tego przygotowane, bo to odbywają się zajęcia trzy razy w tygodniu z tego co rozmawiałem dwa na hali, jeden na basenie zrobimy nabory. Będą tradycje? Nie było tradycji no. wpływania. No nie było, no to czy to moja wina? Nie, co, ja Pana Łukaszu wina, nie, nie, mówię, nie to jest wina. Wina tych, którzy nigdy nie wymyślili czegoś takiego. Jeżeli jest basen w Chorzelach, tam już powinna być sekcja pływania, jak Pan uważa? No to już kwestia, Proszę Pana, kwestia, kwestia uważam, że tak. uważam, że tak, sekcja pływania, niech zakładają, no dlaczego nie ma? No, 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 jaki problem? W październiku złożę wniosek o dofinansowanie. Liczę, że w listopadzie się rozstrzygnie, bo to są nietrudne pieniądze do zdobycia. Natomiast trzeba tam pewne rzeczy udowodnić. Udowodnimy to. Udowodnimy. Nie wiem, czy nie będzie trzeba czekać na yy, dokumentację, ale może nie. To szczegóły są, nie będę Państwa zanudzał. Yy, spróbujemy założyć sekcję pływacką. I nabory do tego. Także młodzieży, jak mnie dzisiaj słuchacie, już szykujcie się do tego, żeby się zgłaszać. Kobiety, dziewczęta młode, pływanie synchroniczne, popatrzeć, jakie piękne, piłka wodna, niekoniecznie piłka nożna. Piłka nożna, no, panie Łukaszu, wie pan, że lubię to, ale kto powiedział, że za rok, za dwa, za trzy, może za rok, dwa nie, ale za trzy, cztery, mogą być sukcesy. No, Mogą ja być Zawsze sukcesy. mocno trzymam Dokładnie. kciuki za, za wszystkich młodych ludzi z Przasnysza. Nie tylko młodych, ale tak. za wszystkich sportowców z naszego miasta. się rozwijają. Panie burmistrzu, kolejne pytanie z tych trudnych, bo jednak nasza rozmowa też musi polegać na tym, żeby odpowiadać na trudne pytania. Starostwo ma finansowanie, twierdzi, że ma finansowanie swojego projektu lodowiska. Jest przygotowany na tą inwestycję. Na wiosnę chcą rozpoczynać budowę. Jeśli ta budowa ruszy, no to tak jakby cały ten pomysł i cały cała ta nasza rozmowa, no to tylko będzie pewna nuta historii, e, która na razie nie może zostać zrealizowana. Czy ma pan plan B? To znaczy nie dogadujecie się ze starostwem. Starostwo rozpoczyna swoją budowę. Będzie lodowisko w Przasnyszu. Nie mi oceniać, czy to jest lepsza inwestycja, czy gorsza. Natomiast jest. E, I co wtedy? Bo, bo jednak pan jest wielkim y, zwolennikiem i zagorzałym takim sportowcem, żeby żeby powstał ten basen. A jednak mieszkańcy tego naszego pięknego Przasnysza również widzieliby w naszej scenerii Przasnyskiej basen. No bo basen będzie. Powiedział Pan bardzo ładnie. Panie Łukaszu, starostwo twierdzi. Bardzo proszę o zapoznanie się. Na stronach Ministerstwa Sportu jest dokładne rozstrzygnięcie konkursu, programu, z którego Starostwo twierdzi, że dostało dofinansowanie. Ja powiedziałem dzisiaj bohaterem tu nie będzie pan starosta, będzie, yy, będzie kompleks sportowy. Nie, no, po w proszę sobie po, po, popatrzeć, czy tam jest lodowisko, czy ono jest pełnowymiarowe. Czy dokumenty już są? No niech pan porozmawia z panem starostą. Ja tylko mówię, proszę popatrzeć, zobaczyć. Nie będę o tym mówił. Proszę państwa, basen Lodowisko małe, wodny plac zabaw, pełna infrastruktura do tego, pełne zabezpieczenie otoczenia, czyli parkingi. Niektórzy mówią, że autobusy nie będą miały gdzie stawiać, będą miały gdzie stawać, samochody będą miały gdzie stawać. W Przasnyszu powstanie, bo tego chce społeczeństwo Przasnysza. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. I będziemy swoje robili. Zresztą pan starosta na ostatnim spotkaniu powiedział: Róbcie swoje, my wam nie będziemy przeszkadzać. I ja mówię, panie starosto, nie przeszkadzać, tylko pomóc. Przecież to lodowisko, które ma powstać w zespole szkół zawodowych, według słów starostwa, może być nie tam, tylko może ta kwota pieniędzy pójść na nasz kompleks. Łatwiej by było? Łatwiej. Panie Łukaszu, drodzy państwo, dwa lodowiska w jednym mieście? Nie, no to to jest, to, to jest absurd, to Proszę państwa, ale jak powstanie lodowisko w Przasnyszu, a my zrezygnujemy z trzech elementów, to co? Dalej Przasnysz nie będzie miał basenu, tak czy nie? Jakikolwiek ten basen by był, to on będzie do dyspozycji mieszkańców naszego miasta, mieszkańców gmin sąsiednich, może mieszkańców powiatów sąsiednich będzie ogólnodostępny basen. Tego mieszkańcy chcą panie Łukaszu i naprawdę nie trzeba robić tu wielkich konsultacji, żeby to jednoznacznie stwierdzić. Nie ma planu B. Czy to plan B jakiś na pewno jest? Nie bo... ma planu B. Jeśli mogę skończyć. Plan B pewnie jest, no bo zbieracie podpisy. To może nie jest taki typowy plan B, e, ale już wiemy, bo wczoraj zdradził radny Chmielik, że zbieracie podpisy pod tym, żeby jednak przekonać starostę, że ludzie chcą e, basenu, mieszkańcy Przasnysza chcą basenu. W tym momencie jest ich ponad 500. E, cały czas ta akcja trwa. A może dobrym pomysłem jest zrobienie referendum. Chociaż tutaj, mm. tak jak Pan wspomniał, trochę szkoda pieniędzy, bo, bo odpowiedź byłaby nie. oczywista. Panie Łukaszu, jak można przekonać człowieka, który się nie da przekonać? No, który nie słucha argumentów? Przecież to jest. Yy, pan mnie wysłucha? Pan, yy, ja słucham wszystkich yy, zawsze. Pan yy, o, o wysłucha moich argumentów i oceni je merytorycznie, odpowiedzialnie, poważnie. Natomiast no, jak można przekonać człowieka, który nie słucha argumentów? No w jaki sposób? Przecież yy, wszyscy Państwo, którzy mnie dzisiaj oglądają na żywo, Wszyscy musicie powiedzieć, że budując lodowisko samo, kryte, to po pierwsze będzie ono nierentowne jak basen w Chorzelach, nie, nie ma takiej możliwości, żeby ono się utrzymało samo w sobie, bo uczeń z zespołu szkół zawodowych, z liceum, z podstawówek nie sfinansuje tego lodowiska. Nie ma takiej możliwości. I drugi argument, że lodowisko, pobudowanie lodowiska i rezygnacja władz samorządowych miasta z budowy tego kompleksu powoduje, że jesteśmy pozbawieni basenu. No nie wiem. I że tego pan starosta nie może zrozumieć. Ja naprawdę nie wiem dlaczego. To znaczy, wiem dlaczego państwo też wiecie. To Panie Burmistrzu, jeszcze jedno trudne pytanie już pod koniec nie naszej rozmowy. Trudniej. Czy to nie jest wszystko za późno? Bo Pan Burmistrzem jest już x lat. W zasadzie mhm. od takiego małego grzydyla, jak, jak pamiętam jeszcze jak pierwsze debaty mieliśmy, jak 18 lat bodajże miałem, zostawał Pan Burmistrzem. Ten temat basenu prze, przewalał się, mówiąc już bardzo brzydko kolektywnie przez wiele, wiele lat. Do tej pory nie udało się go pobudować za rok wybory, to jest taki, taki temat wyborczy, basen. Ja tak jak gdzieś tam mieszkańcy też, no, też tak mówią. Ludzie czy, mówią. Czy to nie jest właśnie trochę za późno na tą całą inwestycję? Panie Łukaszu, a kiedy wcześniej mieliśmy to zrobić? Niech mi Pan powie. Kiedy wcześniej? No już 10 raz lat, była, było 10 lat Zenon Szczepankowski mówił, że w Przasnyszu powstanie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych. Może przesadziłem 10. No było już jedno takie Ale podejście dużo. blisko. Prawda? I, basem, powiem, I, i kiedy? Kożelach. Miasto wtedy miało podpisane porozumienie, zdadeklarowało środki, trzymało je w budżecie. Nie było szansy, żeby y, miasto podjęło samodzielne działania w tym zakresie. Do 2015 roku. Wtedy dowiedzieliśmy się. Mówiłem na początku, po co będę powtarzał, tak? Kiedy mieliśmy zrobić? Szanowni Państwo, Waldemar Trochimiuk, burmistrz Przasnysza, przez 11 lat swojej kadencji nigdy nie robił żadnych inwestycji pod wybory. Proszę sobie przeanalizować, kiedy powstawały jakie drogi, kiedy powstała targowica, kiedy powstała hala sportowa, na przykład w Jedynce czy w gimnazjum. Czy to było robione pod wybory? Proszę państwa, ja wiem, że już będziemy kończyli, panie Łukaszu, bo cały czas czas. Proszę państwa, ja zapowiadałem, że nie będę brał udziału w wyborach 2018 roku. Nie będę na pewno startował na burmistrza. Zobaczymy, to jest czas jeszcze roku, nie wiadomo jak będzie. Nie robię budowy basenu pod wybory. Proszę państwa, gdybym nie był przekonany o tym, że ten kompleks sportowy jest realny do yy, wybudowania, to proszę przeanalizować taką sytuację. Dzisiaj duża część mieszkańców, na pewno więcej jak 50%, mówi: Trochimiuk to dobry burmistrz. Przez te 11 lat zrobił to, 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 nie wszystko, nie wszystko dobrze. Bo nie, nie ma takiego człowieka, który by wszystkie decyzje podejmował słusznie, ale yy, nawet moi opozycjoniści muszą to przyznać, że jestem odbieralny w czesniczu pozytywnie. Teraz proszę sobie wyobrazić, po co mnie na rok przed końcem mojej kadencji burmistrzowania, i praktycznie kończę, yy, kończąc kadencję burmistrza w ogóle, po co mnie byłoby. Yy, ruszać ten temat kompleksu sportowego. Przecież za, yy, za rok, bez basenu, odchodzę, wszyscy mnie żegnają, dziękują. Większość mieszkańców odpowiada jasno, czytelnie, głośno, dzień dobry, panie burmistrzu, przez następne 4-5 lat, tak? Po co mnie to by było? Proszę Państwa, jeżeli pfu, odpukać, jeżeli mnie się nie uda pobudować tego basenu, tego kompleksu, przepraszam, to jak o mnie będziecie myśleli? To jest inwestycje. Panie Zawsze Łukaszu, jest o rozlicany. widzi Pan i teraz nie zadaje mi Pan już trudnych pytań, tylko widzi Pan i reaguje na moje merytoryczne yy, wypowiedzi. Proszę Państwa, przecież wy mnie nie odbierzecie pozytywnie. No, no nie odbierzecie mnie pozytywnie. Nie pobudował kompleksu, który obiecał. No takie będą opinie. ten. Zero startu. Nie mam prawa wystartować. Nie będę starostą powiatu przasnyskiego jak nie pobuduje. Startować pan zawsze może. No to co z tego, panie Łukaszu? Przecież wstydziłbym się wystartować w takiej sytuacji, jak mi się znalazł w przyszłym roku, jak mówię. Po co mnie było to ryzykować? Mówię. W przyszłym roku jestem bardzo dobry burmistrz. Odchodzę, dziękuję. No, mam... Ja naprawdę wierzę i jestem przekonany, że ten kompleks powstanie. My go zaczniemy budować w przyszłym roku. I nie dlatego, że w 2018 roku są wybory. Bo jeżeli będziemy mieli troszkę pecha, to to się może przesunąć w czasie z budową. Natomiast nie przypuszczam, żebyśmy go nie rozpoczęli. I to jest na dobry czas, panie Łukaszu, to nie jest czas wymuszony wyborami, tylko czas wymuszony historią yy, tworzenia teorii powstania basenu w Przasnyszu, historią. Myśmy ją zaczęli tworzyć dopiero od 2015 roku. Moja wina? Może i moja, bo może wcześniej powinniśmy zareagować i powiedzieć panu staroście, że przykro nam, ale pan już nie pobuduje tego basenu, bo gdybyśmy mu powiedzieli to w 2011 roku, tak jak oddał basen w Chorzelach i zaczęli myśleć o tym kompleksie już w 2011 roku, to znowu by pan powiedział 12 byśmy myśleli w 14 wybory robi pod wybory. Tak by było? No tak by było, tak by mówili ludzie, którzy, no którzy mówią bo mówią, panie Łukaszu, nie robimy tego pod wybory, bo gdybym robił to pod wybory, to bym przeciągał tak, żeby zacząć po wyborach. Albo nie robić tego w ogóle, bo, bo, ale bo popsuję sobie Uhu. opinię, jak tego nie zrobię. Zostawmy wybory, no, no bo ale ciężko sobie wyobrazić... No teraz ale wyobrażać... pan, pan zaczął o wyborach, ja nie. Dobrze, ale ciężko też sobie wyobrazić teraz sytuację, że wokół tego tematu nie będą rozgrywane kampanie wyborcze wszystkich poszczególnych frakcji. To się zaczęło trochę od was. Ale to nie moja wina. No, tu się zgadzam, że nie pana nie wina. Nie od was. Tak? To proszę pana, co miałem robić? Zostawić? Proszę państwa, yy, w tej chwili mamy taką sytuację... Że mamy tak podopinane wszystko, że jeżeli teraz nam się nie uda, to ja Państwu gwarantuję, że już się nigdy nie uda. Nie uda się. I nie, nie, nie korzystajmy z tego z wyborami. Bardzo proszę. To nie jest to nie, jest, to nie są wybory. Proszę mi uwierzyć. No, mnie to jest niepotrzebne. Dobrze, zostawmy ten, no. ten, ten temat wyborów. Jutro ważny dzień, bardzo ważny dzień. E, większość naszych mieszkańców będzie mogła zobaczyć, jak, jak to w wizji e, miejskiej będzie wyglądał nasz obiekt. Jeśli powstanie, pewnie będzie jeden z najpiękniejszych w mieście. E, także ostatnie słowo oczywiście należy do Pana. E, ja ze swojej strony oczywiście korzystamy z zaproszenia Pana Burmistrza. Będziemy z kamerami jutro na Radzie Miejskiej. Mam nadzieję, że to wizualizację też uda nam się później, Przekazać naszym mieszkańcom, bo to niezwykle ciekawi wszystkich szan. Natomiast, tak jak powiedziałem i obiecałem, ostatnie słowo należy do pana. Yy, jutro, proszę państwa, zobaczycie coś, co, yy, co jest piękne. Coś, co jest piękne i coś, co jest naprawdę realne do yy, zrobienia. Nie blefujemy, nikogo nie chcemy blokować. Będziemy budowali kompleks sportowy, basen, małe lodowisko, piękny plac zabaw, dla wodny plac zabaw dla dzieci, bo ten kompleks długo jest oczekiwany yy, przez społeczeństwo Przasnysza i społeczeństwu Przasnysza ten kompleks się należy, po prostu. Panie burmistrzu, mieliśmy dzisiaj rekord oglądalności, co mnie niezwykle cieszy, tym bardziej Cieszę się dziękuję. I ja. Dziękuję panu za przybycie do studia. Przekazał pan swoje, swoją wizję tego obiektu naszym mieszkańcom i to się ceni najbardziej. Dostałeś jeszcze mnóstwo tematów, ja choćby budżet partycypacyjny Ronda. Dzisiaj nie mamy na to czasu, ale myślę, że o tym porozmawiamy podczas naszej jakiejś kolejnej rozmowy. Dzisiaj dziękuję. Panie Łukaszu, zróbmy tygodniówkę z burmistrzem. Ja jak tylko mam czas, nie ma problemu. Ja mogę do pana i co tydzień przychodzić. Jest Pamięta jeszcze. pan, jak pan radio prowadził, kto był najczęstszym gościem? Co miesiąc pan był? Proszę bardzo, teraz to raz w teraz. Aby żeby nie nas zanudzać, bo może internauci nie chcą bardzo słuchać trochę miuka, ale jeżeli oglądalność była taka, mamy dużą oglądalność, natomiast mamy mnóstwo To już się wpraszam, wie pan, nie będę, nie będę warunkował swojego pobytu Czymś tam, co pan tam wczoraj delikatnie Nasze, powiedział. Nasza telewizja jest otwarta dla wszystkich mieszkańców. Myślę, że nie raz hmm. będzie jeszcze pan naszym gościem. My zapraszamy państwa oczywiście do oglądania, ale też do uczestniczenia w naszych e, audycjach i programach. E, kolejni goście już jutro o godzinie 18.00, pan Krzysztof Bieńkowski. Tym, ra, tym samym dzisiaj dziękuję bardzo. Dziękuję raz bardzo za przybycie ja. i życzę państwu miłego wieczoru.